Witam Was w nowym tygodniu. Dzisiaj w Ewangelii mamy o pokorze. Jest to nauka totalnie odwrotna od tego, co świat nam proponuje. Hedonizm, egoizm, służenie samemu sobie, to jest narracja świata. I to, co dzisiaj Słowo mówi, stoi w sprzeczności z nauką Chrystusa. Musimy być tego świadomi. Apostołowie nie byli wolni od myślenia dumnie, pysznie o sobie, więc Jezus bierze dziecko i na konkretnym przykładzie właśnie dziecka mówi, że kto by chciał być wielki spośród was, niech się stanie mały. Wiemy, jaka jest pozycja dziecka w Izraelu w tamtych czasach. Po prostu nie dość, że nie ma głosu, to nie ma praw. Dopiero później nabywa praw, jeszcze jeżeli to jest dziewczynka, no to w ogóle jest, można by było powiedzieć, że traktowana jako gorsza i Jezus właśnie chce uhonorować, też zmienić to wszystko, wypełnić prawo w ten sposób, pokazuje, że dzieci mają też znaczenie. Ale też dziecko służy jako wzór, aby być po prostu ufnym, pokornym. Pokora w sensie biblijnym to też zależność. Zależność konkretnie od Boga, od Stwórcy. I zdumiewające jest to i takie szokujące, że apostołowie jakby dostają lekcję pokory, ale totalnie jej nie przyjmują, ponieważ później mówią zaraz w następnym akapicie o tym, że ktoś, kto nie chodził z nimi, wyrzucał złe duchy, a nie powinien tak robić w ich opinii. A Jezus mówi, że kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Więc nie zabraniajcie. Nie zabraniajcie. I można by powiedzieć, apostołowie wychodzą z nowym wątkiem, z nową sytuacją, z nowym niezrozumieniem, tak jakby nie zrozumieli właśnie tej kwestii o pokorze. Ile razy u nas jest tak, że jest coś, co może przetrawiamy w sobie, rozważamy, ktoś nas poucza, my jako przyjmujemy też tę naukę, ale zaraz potem pokazujemy, jakbyśmy tego w ogóle nie rozumieli, ignorowali. Nie dajmy się zwieść takiemu duchowi ignorancji w sprawach bożych, w sprawach szlachetnych, w sprawach, które mówią o dobru. Bądźmy też, niech nasza pokora wyjawia się właśnie w ten sposób, że słuchamy do końca i wypełniamy to słowo, a jeżeli czegoś nie rozumiemy, to jeszcze dopytujemy. No a zobaczmy, jakie są nasze dialogi. Często nie dosyć, że wpuszczamy jednym uchem, a drugim wypuszczamy, to trudno nam często w tym świecie zabieganym o refleksję, o to, aby się jeszcze zastanowić, czy ja przyjąłem to słowo w pełni, czy jeszcze mam coś do przepracowania w związku z daną kwestią. Więc dzisiaj, kiedy czytamy tę dzisiejszą Ewangelię, z jednej strony warto wziąć takie sobie postanowienie, że będę uważnie słuchał innych ludzi. Że będę nie tylko słuchał Boga, ale też słuchał innych, bo przez innych może Bóg przemówić i będę przyjmował to, co jest dla mnie dobre. Będę przyjmował napomnienia, będę chciał rozwinąć sobie dobro i będę tak weryfikował. Okej, to jest dobre, to jest słuszne. Czy ja mam tutaj pracę do wykonania? Jeżeli tak, to jaką? W jakim stopniu? Jest to trudne zadanie, ale niemożliwe. Najgorsza jest taka postawa obojętności i ignorancji. I tego się wystrzegajmy. Dlatego Duchu Święty uczy nas pokory w naszej postawie w codzienności, abyśmy nie mieli takiego stosunku do napomnień, do nauk, takiego stosunku ignoranckiego, obojętnego, odrzucającego, ale właśnie mieli takie serce pokorne, jak dziecko, przyjmujące. Proszę Cię, Duchu Święty, dzisiaj o taką takie serce pokorne, jak dziecko. Dla wszystkich tych, którzy
potrzebują właśnie tej cnoty pokory, rozwinięcia w sobie tej cnoty pokory. Bądźmy jak dziecko. Duchu Święty, ucz nas tego, abyśmy byli jak dzieci. Zależni. Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Myślę, że dobrym takim aktem strzelistym będzie: ucz mnie pokory, Duchu Święty. Ucz mnie pokory. A w komentarzu można dzisiaj podzielić się taką kwestią, co usłyszałem, co było dla mnie bardzo istotne, takie napominające, ważne, a co chciałbym zastosować w swoim życiu. Może z jakiegoś nauczania, z rekolekcji, z rozmowy z kimś. Usłyszeliśmy coś, co warto by było zastosować w życiu. Zastanów się nad tym, co to było i podziel się tym, jeżeli chcesz. Dobrego, błogosławionego dnia, tygodnia, trzymajmy się Jezusa. No i do zobaczenia w kolejnych rozważaniach. Pamiętajcie, aby zerknąć w dzisiejszą Ewangelię, w dzisiejsze czytania, aby jeszcze zgłębić to. Z Panem Bogiem.